Cześć, z tej strony ja, witajcie w World of Warships. Dzisiaj zobaczymy sobie, jak wygląda nowy krążownik piątego tieru, japoński Furutaka. Został on, tutaj była dziura, dodany w ostatnim patchu, no i warto też sobie na niego zerknąć. Pierwsza sprawa, która jest chyba jego największą bolączką, to jest obrót dział. Obrót dział jest niestety fatalny, 45 sekund trwa. Tutaj Omaha ma o połowę mniej, dlatego no, jest to mała tragedia, która no, bardzo utrudnia grę tym krążownikiem. Jeśli chodzi o torpedki, całkiem przyzwoicie, 6 km dalej, o pół kilometra od Omahy, i są to torpedy szybsze, 63 węzły, więc całkiem przyzwoicie. Oczywiście, żeby podpłynąć na taki zasięg, no to ryzykujemy już sporo, bo salwa z pancernika zawsze może nas położyć. Ten okręt dodatkowo niby ma taki sam pancerz jak Omaha, no tam jakieś, chyba nie ma żadnych różnic nawet. Zobaczmy, gdzież on tutaj był. Gdzież był ten pancerz, trzeba zerknąć. Chyba tutaj w kadłubku był. O, właśnie, 6,76, czyli od 6 do 76 mm, a nie pamiętam o machę, muszę zerknąć. Więc zobaczmy. O, macha ma 1,76, czyli jeszcze niby mniej. Niemniej przypominam sobie, żeby jakiś krążownik rozwalił mi o machę na salwę, a jeśli chodzi o japońskiego krążownika, to zdarzyło mi się dwa razy, że Cleveland wbił mi. Raz byłem calutki i zdrowy, więc 30 tych tysiaków wpadło na jedną salwę, a drugi od Clevelanda. A drugi raz 28 tysięcy też mi wbił Cleveland na salwę, dlatego no kurczę, albo tutaj te cytadele są tak kiepsko umieszczone, że po prostu wszystko wchodzi. I strasznie, strasznie to boli po czymś takim. Albo miałem mega pecha, a na Omachy mi się nie zdarzył. No nie wiem, wydaje mi się, że ten okręt może się lepiej spisywać pod warunkiem, że nie będzie teraz wysypu pancerników. No bo jak gramy na sporą liczbę pancerników, to taki krążownik, jeśli widzi no, nawet Kongo, no to niewiele możemy tutaj zrobić, dlatego gra się nim średnio. Ale to jest bardzo możliwe, że właśnie przez to, że jest taki wysyp pancerników, jak się sytuacja unormuje, wyjdzie otwarta beta, będzie to ten matchmaking znacznie normalniejszy, to może być to całkiem dobry krążownik. Niemniej na tą chwilę, co się teraz dzieje, uważam go za średni, żadnej rewelacji tutaj nie ma. Dużo przeszkadza właśnie ten obrót dział, niestety. Dobra, moi drodzy, to pokażę jedną bitwę na nim. Będziecie mogli sami zobaczyć, jak ten okręt spisuje się w praktyce. I jesteśmy. Furutaczka pełna. Tutaj wszystko mogłem sobie zrobić od razu, więc zrobiłem, nie bawiłem się. Taki miły ukłon widać w stronę graczy, żeby od razu sobie potestować coś, co już było na fullu. O, no i dosyć dobry pomysł. No tutaj mamy po jednej wyrzutni tych torped na jedną burtę, więc można strzelić z jednej strony, potem z drugiej i zmaksymalizować wygar. Okręt dosyć standardowy, jeśli chodzi o parametry takie przyspieszenia, skręcania. 35 węzłów, to skręcanie też dosyć przyzwoite, dlatego no jakoś tu się nie wyróżnia prędkością czy tym, że szybko na przykład zmienia kierunek, jaki chcemy, szybko ster wraca. Standardzik. No wyróżnia się niestety właśnie bardziej, jak te działka się wolno obracają. Są to chyba najwolniejsze działa na krążowniku w ogóle ze wszystkich krążowników, a przynajmniej tych niższych tierów to na pewno. Dlatego no, gra nim będzie trochę utrudniona. Zobaczcie, teraz jak zmieniam
Zmieniam na przykład, będę chciał kogoś ostrzeliwać z prawej burty, a nie z lewej. Zanim to nastąpi, to naprawdę większość celów już dawno ucieknie. Zobaczcie. I robi się masakryczny problem. To nie jest amerykański niszczyciel ze swoimi super szybkimi działami. Dlatego no, gra tutaj będzie naprawdę, naprawdę trudna. I widzicie, kto inny sobie może we mnie zacząć o wiele szybciej strzelać. A jak tylko będzie jakaś walka, że będzie dużo zwrotów, okrętów, no to wyjdziemy z tego w opłakanym stanie, niestety. Ok. Nie pomoże tutaj nawet dosyć przyzwoity zasięg, te 13 kilometrów, to całkiem sporo, ale no co z tego, pancerniki i tak wszystkie mają więcej. Krążowniki niektóre mogą mieć mniej, ale to jest różnica ewentualnie jakiś tam kilometr, dwa, taka już naprawdę mało znacząca. A właśnie tym, że na przykład tutaj też jest wolny czas przeładunku tych działek. Kolejny minusik. Amerykańskie przeładowują szybciej. No i obracają się szybciej, dlatego no, w takiej walce bezpośredniej możemy dostać spore bęcki, niestety. Jeśli torpedy nie zaliczą, przynajmniej jedna torpeda nie zaliczy trafienia, może być nieciekawie. Sami widzicie, jaki jest czas przeładunku. Dlatego no tutaj, kurczę, powinno się nim chyba grać lekko z tyłu, nie na takim totalnej pierwszej linii. Aby chociaż trochę wykorzystać ten jego zasięg 13 km. No ale nie na każdej mapie to się, kurczę, uda. A na mapach z kolei takich typu, że ocean czy coś takiego, to i tak, jak nas rzuci na, bo może nas spokojnie rzucić na szóstki, siódemki, to wszyscy będą mieli zasięg o dobre 5 kilometrów, oj, 5 kilometrów większy niż my. Więc nieciekawa sytuacja, po prostu nieciekawa. A tu nas będzie ten gościu chyba. Nie, już nie powinien móc strzelać. Dobra. No i widzicie, nawet tutaj chciałbym podpłynąć, strzelić z tych torped. To są całkiem szybkie torpedy, jak na tym tierze. Nie ma jak, te 6 km to jest jednak strasznie mało. I jest problem. To jest na amerykańskim niszczycielu, który jest bardzo szybki, bardzo zwrotny, ma zasłonę dymną. To troszkę inaczej się na to patrzy. A tutaj nie mamy zasłony dymnej, nie jesteśmy tak zwrotni. Jesteśmy, no, z szybkością to może jesteśmy. Część niszczycieli ma tam około 35-6, więc nie ma problemu. On, gościu, się tutaj wbił. Ale lecą, i lecą jakieś torpedy chyba w jego kierunku. Zobaczmy. No, chyba to ktoś już tam walnął, więc ewentualnie strzelmy sobie gdzieś tutaj. Jakby ktoś chciał nam tu wpłynąć. Jeszcze go trochę ostrzelamy. Lecą już torpedy na niego. Więc raczej po gościu, jak się tam wbił. No te działka z kolei to jest niezła zaleta. Potrafią ładne nakręcić obrażenia. Chyba znacznie większe niż te, które może zrobić Omaha. Kurczę, nic nie trafił? Nie, gościa nie ma, czy jest? O, sam już nie wiem, kurczę, ktoś mi sypnął. No i to jest właśnie to, to jest kolejny problem tego okrętu, że on, nie, no nie rozwalił gościa z tych torped. To jest kolejny ból tego okrętu właśnie, że on naprawdę potrafi przyjąć takiego plaskacza za 20 tysięcy. Tu nierzadko dostaje ten okręt za 20 tysięcy. Trzeba naprawdę potem właśnie manewrować strasznie się tym wszystkim. Tutaj każdą pestką potem przejmować, bo każda pestka może oznaczać nasz koniec. Delikatny, no strasznie delikatny jest. No teraz ładnie dwie cytadele weszły. Czasem coś mu wyjdzie.
No nie wiem, jakoś troszkę negatywnie chyba jestem za bardzo do tego okrętu nastawiony, ale no nie wiem. Omaha mi się grało fenomenalnie, ale to chyba przez to właśnie, że trochę ten matchmaking teraz jest niestety inny. I stąd ten problem. Dobra, zobaczmy, tu jakiś niszczyciel płynie. Chyba wyłowi torpedę. Tak jest. Okej, okay, tutaj też płynie ten pan. O, zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Strach trochę wypływać tutaj na kogokolwiek. Właśnie tam stoją takie pancerniczki sobie bezpiecznie. I nic im nie zrobimy, ani dla Kongo, ani dla Nowego Jorku nie ma szans. Nawet jakbyśmy byli cali i zdrowi, to podpłynięcie do nich najprawdopodobniej oznacza bulgotanie i schodzimy pod wodę jako łódź podwodna. Dwa pancerniki, nie ma szans, żeby podpłynąć, wiecie, żeby odpalić torpedy, no bo tutaj dla pancernika tylko z torped coś jesteśmy w stanie zrobić. Tutaj też są jakieś pancerniki, na B się udają dwa. O, zaraz sobie je też przejrzymy. Tak w ich kierunku już powoli możemy się udawać. No właśnie, z Kongo prawie całe. No dobra, spróbujemy, kurczę, spróbujemy przeatakować. Wyżej nas rozwali, trudno. No zobaczymy, jak te torpedy się tutaj mają. Bo zawsze lub. O, dobrze, gościu się na nas nastawia, ładnie. On w ogóle chyba nas jeszcze nie widzi, że jesteśmy zagrożeniem. Co cieszy. O, troszkę już dostał. Troszkę już dostał, no ale co tam, nie będziemy się przejmować z tego powodu. Właśnie, już jest naprawdę fajnie, już się nastawia chyba na nas. Trzeba chwilę poczekać, żeby skończył manew i nie mógł dalej zrobić zwrotu. O właśnie, pyk. I zobaczymy. Odległość bardzo dobra, ale już po ptokach, kurczę, no niestety, no ten okręt nie ma szans wytrzymać tutaj na takiej ilości, w ogóle żadnych, ale zobaczmy, bo torpedki wszystkie weszły, tak jest. No właśnie, no torpedy ma dobre, na to nie ma co narzekać. Dobra, to pokażę wam wynik końcowy z tego pojedyneczku. No i tak się ta bitewka skończyła. Okręt myślę, że będzie mówię, lepiej się sprawował, jak będzie go rzucało na mniejszą ilość pancerników. Chociaż tutaj też niby tak dużo nie było. A tak wyglądają obrażenia. Oto i taka bestyjka. Dzięki za oglądanie. Cześć.